Witajcie kochani, ja wracam z pracy i z zakupów do domu. Byłam też po drodze w Pepco i powiem wam, że tak mnie rozczarowało. Nic tam już nie ma, nic świątecznego w Pepco nie możecie kupić. Przynajmniej u nas tak jest. Same takie już porozwalane rzeczy. Jak widzicie, jest śnieg, mamy śnieg, ale podobno na święta ma stopnie. Jest bardzo zimno i mroźnie, także zmykam szybko do domu. Zrobić sobie ciepłe jedzonko i herbatek. Już powróciłam do domu, to jak widzicie są już chyba naprawdę ostatnie zakupy takie na święta, jeżeli idzie o zdoby. I kupiłam je w Rossmanie, bo tak jak już mówiłam wcześniej, Pepco mnie bardzo zawiodło. Nic tam ciekawego, ładnego nie było. Dosłownie same resztki, były jakieś choineczki bez tych takich stojaków powrzucane do takiego kosza. Naprawdę, no nie było fajnie. Dlatego musiałam się wrócić do Rossmana, bo byłam wcześniej w Rossmanie i upatrzyłam sobie, ale mówię, może będzie coś fajnego w Pepco, może będzie trochę taniej. Chociaż tutaj w Rossmanie też są promocje już na te ozdoby świąteczne. Można fajne rzeczy kupić dużo taniej, także polecam. Tutaj jak widzicie są takie bombki na choinkę w kształcie autek z choinką. Tutaj takie podłużne. Myślę, że są bardzo ładne, a muszę je dokupić, dlatego że choinkę mamy większą niż w tamtym roku. I z przodu jest bardzo ładnie ubrana, ale z tyłu w ogóle nie miała żadnych ozdób i z boku to też nie za wiele. I to tak dziwnie wyglądało, jak siedziałam na kanapie, z boku patrzyłam na to, to nie podobało mi się. Też dokupiłam jeszcze trzy ostatnie, były czerwone takie kokardy w Rossmanie, bo też jak mogliście zobaczyć, ostatnio mamy takie na choince kokardy czerwone i białe. Z bombek, no to zostały tylko złote. Były jeszcze różowe, ale różowe to już mi całkiem do niczego nie pasują. Dlatego ten wystrój choinki się też trochę zmieni. No i czerwone. Czerwone były ostatnie. I jeszcze taki łańcuch, takie koraliki. Też w kolorze złotym. A w Pepco jedynie co kupiłam to kod 130x170. Taki w takich kolorach świątecznych. Też już nie było wyboru, jeżeli idzie o jakieś takie fajne kocyki świąteczne, więc wzięłam taki czerwono-biały, żeby jak najbardziej przypominał święta. I on kosztował 30 zł. Były jeszcze za 20 zł, ale były takie cienkie, a ten jest taki bardziej grubszy. A teraz, kochani, zabieram się za gotowanie obiadu. Jest to jeden z najszybszych obiadów świata. Gotowe gnioki z Biedronki. I sos, który sobie wcześniej przygotowałam i zapasteryzowałam go w słoikach. Więc sos tylko odgrzeję, gnioki mają się gotować 2 minuty po wypłynięciu i będzie bardzo szybki obiad. A taki sos polecam wam zrobić, bo to jest baza do wielu dań. Można go też zjeść samodzielnie, na przykład tylko z makaronem. A właśnie na taką czarną godzinę jak dzisiaj, że jeszcze tyle pracy przede mną, a wróciłam do domu po 15:00. To taki sos jak znalazł. No i danie jest gotowe dosłownie w 5 minut, nie licząc momentu do czasu zagotowania się wody na te gnioki. Miski już przygotowane, a to znak, że za chwilę będę zagniatała ciasto na pierniki. A tutaj sobie zrobiłam herbatkę i dzisiaj w kalendarzu była zielona pigwa z cytrusami. A na deser z kalendarza krówka bananowa i taka czekoladka. I ostatnio wam w ogóle nie pokazywałam, jak otwieramy kalendarze i produkty, a to są wszystkie te produkty do ozdabiania paznokci. Spójrzcie na ten pyłek, jaki piękny, różowy, taki mieniący się. Tutaj też jakaś ozdoba na paznokcie, takie srebrne nitki, musimy doczytać, co to dokładnie jest, jak się to używa. Jak ktoś wie, to może pisać w komentarzu. Tutaj takie naklejki, tym razem nie świąteczne, tylko takie liście różne. A dzisiaj były patyczki. Dobra, ja piję moją herbatkę i zabieram się do robienia ciasta piernikowego.